Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak gotuję w Instant Pot kaszę gryczaną. Będę ją gotowała na dwa sposoby, także zostańcie ze mną koniecznie do końca. Pokażę Wam, jak łatwo i szybko można ją ugotować na dnie garnka i w pojemniczku, czyli w żaroodpornym naczyniu. Kasza wychodzi idealna, za każdym razem, nieważne którą metodą gotuję. Zresztą sami zobaczcie, jaka jest sypka, jest po prostu idealna. Ja uwielbiam kaszę gryczaną, jest bardzo zdrowa, także polecam wprowadzić ją do Waszej diety. Jeżeli nie robicie często, to może najwyższy czas, żeby po prostu zastąpić ziemniaki, makaron albo ryż właśnie kaszą gryczaną. Także ja tutaj mam, jak widzicie, na opakowaniu jest napisane po rosyjsku i po angielsku, ale taką kaszę gryczaną kupicie w każdym polskim markecie. 1,5 szklanki wody, odrobina soli. Tu mam uszykowane takie sitko, bo będę sobie przepłukiwała tą kaszę pod bieżącą wodą. Korzystam z mojego Instant Pot Pro 5,7 litra. Także wsypuję jedną szklankę albo jeden kap miarki amerykańskiej na sito i przepłukam sobie tą kaszę pod bieżącą wodą. Tak wygląda ta kasza z bliska. Jak widzicie, ona jest ciemniejsza, bo jest to kasza prażona. To są takie twarde ziarenka w kształcie trójkącika i one pękają podczas gotowania. Ok, kasza przepłukana, także jedna szklanka przepłukanej kaszy do garnka. Wlewam 1,5 szklanki wody. Jeżeli zależy Wam przyspieszyć ten proces gotowania, możecie wlać wrzącą wodę. Teraz podsypię troszeczkę soli. Ja mam tutaj sól koszerną, więc dałam dwie takie szczypty. Teraz tutaj lekko zamieszam. Aha, i słuchajcie, zapomniałam Wam pokazać. Ja będę tutaj wlewała dosłownie malutką łyżeczkę od herbaty oliwy z oliwek. Może być to masło, taka mała łyżeczka masła albo zwykły olej. Po prostu to pomoże, żeby kasza była bardziej sypka i się nie posklejała. Także tak to wygląda. To wszystko upewniam się, że uszczelka jest dobrze założona pod pokrywą. Przekręcam. W tym moim modelu jest tak, że ja nie muszę pamiętać o zaworku, żeby go ustawić na opcję sealing, więc jeżeli macie inny model, to ustawcie zaworek na opcję sealing. Ustawiam garnek na opcję pressure cook, wybieram custom, wysokie ciśnienie, 12 minut i naciskam start. Teraz garnek będzie zbierał ciśnienie, a ja jeszcze tutaj Wam dodam tylko to, że ja po prostu uwielbiam gotować kaszę gryczaną właśnie w szybkowarze elektrycznym. Jest to idealny garnek, kasza za każdym razem wychodzi idealna. Nie muszę stać, pilnować, doglądać, czy coś się nie przypala, czy nie trzeba podlać więcej wody. Także wypróbujcie i gwarantuję Wam, że jak zrobicie za pierwszym razem, to powiecie sobie, że już więcej nie zrobicie tradycyjną metodą na kuchni. Jeżeli jeszcze takiego garnka nie macie i cały czas się zastanawiacie, to ja mam nadzieję, że te moje filmiki pomogą przyspieszyć Wam tą decyzję, bo powiem Wam, że to będzie Wasza jedna z najlepszych decyzji, które podejmiecie, jeżeli chodzi o sprzęt, który korzystamy w kuchni. Na moim YouTube kanale znajdziecie mnóstwo filmików, w którym pokazuję, jak korzystać z tych garnków, jak również pokazuję różnice między nowymi a starszymi modelami, także serdecznie zapraszam, jeżeli nie jesteście pewni, który model będzie idealny dla Was. Ok, ciśnienie już się zebrało, teraz garnek odlicza do dołu, jak wyskoczy 0, robię 5 minut naturalnego odparowania, czyli nie otwieram zaworka przez 5 minut po skończeniu. Także teraz wyskoczyło 0 i czekam, aż właśnie tutaj, tak jak teraz, wyskoczy 5. Także garnek odliczył mi teraz do góry i otwieram zaworek, także przesuwam tutaj ten przycisk i wypuszczam resztę ciśnienia. Jak ciśnienie odparuje, bezpiecznie można otworzyć pokrywę i zobaczcie, tutaj wzięłam taką plastikową łyżkę i po prostu wzruszyłam tą kaszę i zobaczcie, ugotowała się idealnie. Sypka, ona jest jeszcze teraz tutaj gorąca, także ja ją od razu przełożę sobie do dużego talerza, żeby ona mi się tutaj nie gotowała, bo pamiętajcie, że garnek jeszcze jest cały czas gorący. Zobaczcie, nic się nie przypaliło i kasza jest po prostu idealna. Pachnie bardzo ładnie, jest to prażona kasza gryczana, także ona ma taki specyficzny zapach, ja uwielbiam i po prostu bardzo, bardzo często robię. Zobaczcie.
Trzeba oczywiście posmakować, żebyście wiedzieli, czy następnym razem może trzeba by było więcej soli dodać albo mniej. Moim zdaniem dla mnie jest idealna. Także zobaczcie, po prostu możesz policzyć ziarenko po ziarenku. Taka jest ugotowana idealnie. Sypka, przepyszna. Zobaczcie, tutaj już ta kasza jest teraz po ostudzeniu i po prostu możesz pojedynczo liczyć każde ziarenko. Taka kasza jest idealna do dań mięsnych, a ja Wam pokażę. Zobaczcie, ja właśnie sobie do tej kaszy robię wątróbkę drobiową, taką duszoną w cebuli. Także obiad dzisiaj pierwsza klasa. No oczywiście wątrobę robię na patelni, nie w szybkowarze elektrycznym, ale słuchajcie, kasza gryczana jest idealna do potraw, gdzie mamy mięso z sosem albo właśnie taka wątróbka z cebulką. Teraz Wam pokażę drugą metodę gotowania kaszy gryczanej w szybkowarze elektrycznym, czyli w żaroodpornym naczyniu. Postawię sobie na takim silikonowym stojaczku, oczywiście kaszę też, także wszystko to samo. Jedna szklanka kaszy, umyta kasza, wsypuję do żaroodpornego naczynia, zalewam 1,5 szklanki wody, posolę i również wleję jedną małą łyżeczkę oliwy z oliwek. Ja tutaj dzisiaj nie będę gotowała nic poziomowo, czyli nie będę gotowała żadnego mięsa w sosie pod spodem, ale jeżeli bym gotowała, to bym skorzystała z takiego stojaczka o krótkich albo dłuższych nóżkach, zależy ile tego mięsa bym miała pod spodem. Ale zaraz do tego przejdę i Wam pokażę. Także tak to wygląda. Pamiętajcie, że żeby zebrało się ciśnienie w garnku, potrzeba wody do 5,7 litra. Wlewam jedną szklankę wody na dnie garnka. Stojaczek z żaroodpornym naczyniem wkładam do garnka i w taki sposób będę gotowała, ponieważ ja tam na dole nic nie mam. Jeżeli bym gotowała mięso, skorzystałabym albo z takiego stojaczka o krótkich nóżkach, czyli gotowałabym mięso pod spodem, włożyłabym ten stojaczek, na stojaczek bym położyła żaroodporne naczynie z kaszą i bym w taki sposób gotowała. Tak samo jak kiedyś Wam pokazywałam, jak gotowałam ryż i na przykład pierś z indyka. I wszystko to samo. Zamykam, upewniłam się, że uszczelka była dobrze założona, zaworek na opcję sealing, ustawiam na pressure cook, na opcję custom, na wysokie ciśnienie i dlatego, że gotuję kaszę w żaroodpornym naczyniu, nie na dnie garnka, czyli gotuję poziomowo, ustawiam tym razem na 16 minut, naciskam start i teraz garnek będzie zbierał mi ciśnienie i odliczał do dołu. Jeżeli gotowałabym jakiś gulasz pod spodem, jakieś mięso, cokolwiek warzywa, to skorzystałabym z takich stojaczków o krótkich albo dłuższych nóżkach. Także na dnie garnka by mi się coś gotowało, a na takim stojaczku postawiłabym właśnie żaroodporne naczynie i ugotowała kaszę poziomowo, czyli robiłabym obiad z jednego garnka. Także jeżeli chodzi o akcesoria do gotowania poziomowo, to te stojaczki są po prostu idealne i polecam, żeby je kupić. Jak widzicie, garnek już odliczył mi do zera, także gotowanie się skończyło i znowu robię naturalne odparowanie 5 minut, przegapiłam, no to zrobiłam 6 minut, nic się z tym nie dzieje, otwieram zaworek, wypuszczam resztę ciśnienia po 5 minutach naturalnego odparowania, zaworek opadł i bezpiecznie można otworzyć pokrywę. Kasza również idealnie ugotowana. Tutaj założyłam sobie rękawiczkę, bo ten stojaczek silikonowy jest gorący, także uważajcie, pamiętajcie, że po otwarciu buchnie na Was para, także trzeba pamiętać o tym. Kasza oczywiście idealnie ugotowana, sami zresztą zobaczcie. Jeszcze tutaj koniecznie muszę Wam wspomnieć o tym, że jeżeli bym gotowała teraz w tym momencie mięso razem z tą kaszą, no to ja zdecydowanie bym skorzystała z tego mojego większego garnka, czyli 8, 7,6 litra. I dlatego zawsze, jeżeli polecam Wam te garnki i nieraz się mnie pytacie, który rozmiar kupić, kupcie od razu ten większy, bo jeżeli planujecie gotować obiad z jednego garnka, czyli mięso na dnie i na przykład taką kaszę na podniesieniu, czyli wszystko w jednym czasie, to jednak ten garnek jest większy, wyższy i więcej można zmieścić. Tutaj daję Wam kilka propozycji, w których gotuję poziomowo i zamiast na przykład ziemniaków albo ryżu możecie
ugotować kaszę gryczaną. Także serdecznie zapraszam do obejrzenia tych filmików. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z gotowaniem poziomowym, to te filmiki Wam wytłumaczą. Również zapraszam wszystkich na moją Facebook grupę. A jeżeli jesteście na etapie i szukacie szybkowara elektrycznego, to pamiętajcie, że jeżeli mieszkacie w Polsce albo chcielibyście kupić ten sprzęt dla kogoś, kto mieszka w Polsce, wykorzystajcie 10% rabatu ode mnie. Są dwa kody, Iwona i Iwonka, od polskiego dystrybutora, który ma swoją lokalizację w Warszawie. Można kupić przez internet, zadzwonić albo po prostu iść do sklepu. Także pamiętajcie i wykorzystajcie. I jak zawsze, subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.